Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, trwoga dookoła. Co się dzieje? Powiem tak. Nasz Mistrz Jezus Chrystus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli kto osądza, staje jakoby na miejscu Boga. Stawia się na równi z Bogiem. To jest niedopuszczalne. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A przecież każdy coś ma. Jak klasyk mówił, każdy co coś tam za uszami mu. Każdy ma coś. A teraz się okazuje, że wszyscy są święci jak te hiacynty. Wszyscy są święci teraz jak hiacynty. Ojej, jakie świętości. Niewinne. Tylko obwiniają człowieka, który tyle zrobił dla świata. Tyle zrobił dla świata. Strzelali do niego. Był ranny. Dostał kulę w brzuch. Opuścił swój kraj, ojczyznę, dom. Jaka odwaga dźwiga na swoich plecach. Wojny nie było. Zrobił tak, że pokojowo w Europie się wszystko ułożyło. A w Europie to sobie tak lubią takie wojenki, nie? A Jan Paweł II, papież, tyle zrobił dobrego drogą pokojową i drogą miłości. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Tak. Zostawmy w spokoju, uszanujmy wielkiego człowieka, zesłanego z nieba, który prawdopodobnie uratował całą ziemię, cały glob. Na koniec powiem, że mi się śnił Jan Paweł II, żeby mu to powiedzieć. I przywitał się ze mną we śnie. A za sny nie odpowiadam, także to, żeby nie było, że wymyślam, śniło mi się tak.